Cześć! Witajcie w kolejnym odcinku z serii montowania Dodge'a Chargera RTF w kolekcji od DeAgostini. Tym razem mamy cztery gazetki, numer 5, 6, 7 oraz 8, które złożymy w jednym odcinku. Ponieważ będzie dużo elementów do skręcenia i sam montaż będzie dość długi, cały odcinek prezentuję Wam na przyspieszeniu. Pamiętajcie, możecie zmniejszyć szybkość odtwarzania. Więc zapraszam do oglądania.
Okej, to tyle z montowania. Jak widzieliście, było dość dużo elementów do skręcenia. Udało się zmontować części z czterech gazetek, a najwięcej problemów było z gazetką numer 5, gdzie podczas skręcania doszło do zerwania śrubki. Pierwszy raz spotkała mnie taka sytuacja, ponieważ jak wiecie z innych moich filmików, nigdy nie dokręcam śrub tylko z jednej strony. Staram się to robić naprzemiennie, to ogranicza powstawanie naprężeń i możliwości uszkodzeń. Jak widać, taka praktyka nie uchroniła mnie przed uszkodzeniem. I niestety doszło do ukręcenia tej śruby i odpadł jej łebek. Jak widzicie, tutaj została zerwana. Szczęście w nieszczęściu, ten element jest wewnętrzny i raczej nie będzie go widać. W dodatku jest to element osłony, konstrukcji, więc nie będzie już ponownie rozkręcany. Prawdopodobnie element tak zostawię i nie będę już nic z nim dodatkowo kombinował. Ale jest to przestroga na przyszłość i należy bardzo ostrożnie dokręcać wszystkie śruby. Mam nadzieję, że taka sytuacja już się nie powtórzy. Okej, to tyle w tym odcinku. Standardowo, jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka i komentarz. Jeżeli nie subskrybujecie, zróbcie to. Będziecie dostawać komunikaty o kolejnych filmikach. Dzięki za uwagę i do następnego odcinka z serii montowania Dodge'a Charger'a RT w prenumeracie od Deagostini. Trzymajcie się, hej!